Witajcie ciekawscy. Nie jest przesadą określenie życia Michała Wiśniewskiego szalonym rollercoasterem, zarówno w kwestii kariery, jak i burzliwego życia prywatnego. Jednak od pewnego czasu wydaje się, że charakterystyczny muzyk przeżywa prawdziwe odrodzenie. Wzlot i równie wielkie upadki nie zniechęciły go ani do tworzenia nowej muzyki, ani do szukania szczęścia. Bowiem on jak mało kto wierzy w miłość. I właśnie pełen radości oczekuje narodzin piątego potomka u boku piątej żony. Co wiemy o jego aktualnej partnerce, jakim ojcem jest dla pozostałych swoich dzieci, jak żyją i co robią nastoletnie pociechy Michała. Dlaczego 2021 rok będzie dla niego podwójnie wyjątkowy, a może potrójnie? Zobaczcie, co słychać w życiu lidera ich troje i nie tylko. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subie naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Michał Wiśniewski przez lata uchodził za jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób w polskim showbiznesie. Miały na to wpływ nie tylko jego barwny wizerunek, lecz także burzliwe życie prywatne, które do dziś uchodzi za niezwykle skomplikowane. W ramach krótkiego przypomnienia. W 1996 roku, gdy miał 24 lata, jego żoną została Magda Fam, z którą był w związku, gdy powstało ich troje. I to ją możecie usłyszeć na pierwszych płytach grupy. Rozstali się jednak i doszło do rozwodu w 2001. Następnie była miłość do Marty Mandrykiewicz, czyli Mandaryny. U jej boku został ojcem po raz pierwszy. Najpierw na świat przyszedł Xavier, a później Fabien. Czas ich związku przypada na lata, podczas których ich troje zaczęło osiągać największy szczyt popularności na nieznaną wcześniej w naszym kraju skalę. Bicie rekordów sprzedaży płyt, wielkie trasy koncertowe i niezapomniany Jestem jaki jestem, czyli jego własne reality show nadawane w stacji TVN. Tak ciekawscy to nie rodzina Kardashian-Jenner pierwsza wpuściła do domu kamery i pokazała blaski i cienie sławy oraz rozmach, z jakim żyje. Wcześniej był Michał Wiśniewski, który przed telewizorami gromadził miliony widzów. Był też ślub, którego chyba nikt, co pamięta tamte czasy, nie zapomni. Michał i Marta na oczach całej Polski powiedzieli sobie sakramentalne tak w lodowej kaplicy na biegunie północnym. Zakochanych wówczas do ołtarza zawiozły stanie zaprzęgnięte w renifera. Ich małżeństwo zaczęło się jednak po kilku latach psuć. W 2006 doszło do rozwodu. Niedługo później trzecią żoną Michała została Anna Świątcza, która w tamtym czasie była wokalistką zespołu Ich Troje. Związek ten zrodził sporo kontrowersji, zwłaszcza że ślub miał miejsce tego samego roku, co rozwód z Mandaryną. Szybko też zdecydowali się założyć rodzinę. Najpierw jesienią 2006 roku przyszła na świat Etienette, a w lutym 2008 Vivien. To małżeństwo również nie przetrwało. Anna przestała pełnić rolę wokalistki zespołu w 2010, a w 2011 sfinalizowali rozwód. W 2012 czwartą żoną Michała została Dominika Tajner. Związek Wiśniewskiego z córką Apoloniusza Tajnera, byłego trenera Adama Małysza, był inny niż wszystkie i tym wzbudzał sporą sensację. Przeżyli razem blisko 10 lat, z czego 7 jako małżeństwo. Nie doczekali się wspólnych dzieci, lecz czwórka pociech Michała zaprzyjaźniła się z synem Dominiki, Maxem. W 2019 roku pojawiły się informacje, że Michał spotyka się z 35-letnią Pauliną z Warszawy. Prasa pisała, że poznali się przez portal randkowy, a kobieta nie jest osobą związaną z showbiznesem. Jest fotografem. Na jej instagramowym profilu możemy znaleźć serię czarno-białych zdjęć, głównie architektury. Kobieta ma również sklep internetowy, gdzie można kupić jej pracę. Po kilku miesiącach znajomości, jesienią 2019 roku, zakochany Wiśniewski znów się oświadczył, a wiosną 2020 po raz piąty został mężem. Jego nowa wybranka nie chce być uczestniczką życia publicznego i związek z Polą jest jak dotąd chyba jego najbardziej prywatną relacją. Jednak miniony rok był dla 48-latka niezwykle ważny, nie tylko z powodów dobrej pasy w życiu osobistym. Zespół Ich Troje w 2020 obchodził rocznicę 25-lecia i szykuje się coś wyjątkowego. Wiadomo, że plany okrągłego jubileuszu pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Jednak nadchodzą specjalne koncerty i ukaże się 10. krążek zespołu. Jak podsumował Michał, nowe piosenki muszą poczekać, aż będą mogli je zagrać na koncertach. Wyznał także, że według niego będzie to najlepsza płyta w historii ich kariery. Przez 25 lat istnienia zespołu czerwonowłosy lider doskonale poznał smak wielkiego sukcesu, zaliczył też wielki upadek, były również problemy finansowe, które pogłębiły sięganie po kieliszek. Ogłosił nawet upadłość konsumencką. I choć byli i są fani, którzy go nigdy nie opuścili, piosenki, które tworzył na przestrzeni ostatnich lat, nie miały siły przebicia. A słynny utwór Filiżanka z 2012 roku stał się dla wielu internautów powodem do kpin. Wiśniewski, pomimo problemów, z jakimi się zmagał, zaczął sukcesywnie prostować swoje życie zawodowe, od dłuższego już czasu zupełnie na trzeźwo. Nieustannie koncertuje, pojawia się jako gość największych festiwali muzycznych oraz jest jedną z gwiazd podczas sylwestrowych nocy. Rozgrzewał publiczność starymi hitami ostatnie kilka lat z rzędu. A w ostatni dzień 2020 roku towarzyszyły mu na scenie dwie byłe żony, Mandaryna i Anna. Ich obecność wywołała spore poruszenie, jednak nie od dziś wiadomo, że Michał z ex-małżonkami żyje w zupełnej zgodzie, a już na pewno właśnie z tymi dwiema matkami jego dzieci. Udało im się wypracować przyjaźń, współpracować w kwestii wychowania pociech i w kwestiach zawodowych. One same często śmieją się, że tworzą z nim patchworkową rodzinę. Anna po kilku latach wróciła do zespołu i razem występują na scenie. Jednak w ostatnim czasie Michał figuruje na łamach portali plotkarskich nie za sprawą wydarzeń scenicznych, a głównie za sprawą wyczekiwanych narodzin jego kolejnej pociechy. W sierpniu minionego roku pochwalił się w sieci wideo z USG i zdradził imię chłopca. Jak przystało na Wiśniewskiego, tym razem również jest ono oryginalne
oryginalne i nietypowe. Do Xaviera, Fabien, Vivien i Etienne dołączy Flaco Amadeus. Jego piąte dziecko przyjdzie na świat lada moment. Już w grudniu pisał, że zostało niewiele czasu do powitania malucha, dlatego razem z Polą wykorzystują wolne chwile jak tylko się da. Imię zostało wybrane, wyprawka kupiona, sam złożył mebelki do pokoju chłopca. Muzyk podkreślił, że bardzo cieszy się i niecierpliwi. Flaco będzie jego drugim synem. Pierworodny Xavier przyszedł na świat dokładnie 18 lat temu. Choć temat ciąży jego wybranki jest powszechny, wbrew pozorom muzyk wiele nie zdradził. Zapytano o termin porodu, odpowiedział wymijająco, używając słowa niebawem. Niewiele wiadomo również o jego obecnej partnerce, która wiedzie dość prywatne życie. Wiadomo, że podczas gdy chłopczyk, którego oczekują, będzie jego piątym dzieckiem, jednocześnie będzie wspólnym dziewiątym. Jak zdradził Michał, jego obecna żona ma już czwórkę własnych dzieci. Sam 48-latek zdaje sobie sprawę, że jest trochę nietypowym ojcem, ale jak podkreślił, to dziś już raczej nie ma granic i nie budzi takiego zdziwienia. Czy związek z Polą będzie tym trwałym? Jak myślicie, czy w przypadku Michała w miłości do 5 razy sztuka zamiast do 3? Cóż, czas pokaże. Jedno jest pewne, jak zapewniła Mandaryna, ma z byłym mężem kumpelskie relacje i zna dobrze Paulę. Przypuszczać więc można, że wszyscy żyją w zgodzie bez zbędnych nieporozumień. Wiśniewski pomimo skomplikowanego statusu rodzinnego jest bardzo dobrym ojcem dla swoich dorastających dzieci. Nie ukrywa, że to, co mu się w życiu udało, to właśnie one. Jak podkreśla, relacje tato-dziecko powinny należeć do wyjątkowych i stara się o to dbać. Oprócz wspólnych wypadów z całą rodziną, z każdym z klanu spędza sporo czasu. Tylko we dwoje i zapewnia, że są to niezapomniane chwile. Co ciekawe, udało mu się zjednać całą czwórkę. Zarówno dzieci Mandaryny, jak i te ze związku z Anią lubią się i żyją w przyjaźni, pomimo różnicy wieku. Każde z nich ma swoje pasje. Dumny Michał zaznaczył, że wyrastają na mądrych i pięknych ludzi. A on jak ojciec wspiera ich i wpaja, że w życiu trzeba iść własną drogą. Xavier i Fabien przez długie lata rozwijali umiejętności taneczne. Córka niedawno wystąpiła nawet w teledysku Michała do coveru piosenki Skóra. Chłopak dodatkowo interesuje się sportem, szczególnie piłką nożną. I co ciekawe, stawia swoje kroki w muzyce. Niedawno do sieci trafił jego pierwszy utwór z teledyskiem. Prąd to kawałek w rapowym nurcie. I jak się okazuje, nie jest to jednorazowe wejście chłopaka w muzyczny świat. W 2021 roku usłyszymy nie tylko nowe piosenki ich troje, ale prawdopodobnie coś znacznie więcej w wykonaniu Xaviera. Jak zdradził Michał, 18-latek chce trochę popracować. Czy więc możemy spodziewać się jego debiutanckiej płyty? Młodsze dzieci Wiśniewskiego, 14-letnia Etienne i 12-letnia Vivien, mają czas na podejmowanie decyzji o przyszłości. Przejawiają talent muzyczny, jednak nie wiadomo, jaki kierunek obiorą w dorosłym życiu. Na razie można je usłyszeć w formie niewinnej zabawy z muzyką. Etienne nagrała kawałek z okazji akcji Hot 16 Challenge 2, zaś Vivien ma już na koncie nawet piosenkę z teledyskiem, która w tamtym roku została bardzo dobrze przyjęta przez internautów. Powiedzcie ciekawscy, śledzicie losy Michała Wiśniewskiego? Pamiętacie czasy jego świetności? Jak myślicie, czy jest możliwe, że 2021 rok z nową płytą będzie należał do niego? Słyszeliście jakiś utwór w wykonaniu którejś z jego pociech? No i czy według Was piąta żona będzie tą ostatnią? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!